jak już traktujesz coś, jak już traktujesz różne rzeczy jako sygnały od życia, od świata, od Boga, od czegokolwiek, no to jeśli karą dla ciebie jest, że taki miś się zgubił, w sensie, że coś tam straciłeś i uważasz to za karę, to jeśli ktoś ci sugeruje, że ci pomoże i istnieje szansa na to, że to odzyskasz, no to może kara dobiegła końca. Może to też uznaj za znak. Czemu ludzie tak lubią myśleć o wszystkim, co złe, a jak już przychodzi coś dobrego, to mają to gdzieś. To jest bardzo częste w ogóle podejście, że tak lubią się biczować. To jest straszne. Nie powinno tak być. As you know from first-hand experience, it is not an easy fight. I'm aware of that, but I promise, I will find it, and I will make it pay. Of course. That's the kind of mistake you can't make twice. What? What did you say? Nothing. What did you say? Let's just prepare ourselves to go to Lavoir. Come to the safe house when you're ready to leave. Znaczy, no oczywiście jestem ciekawy, ale na razie i tak się nie dowiem, więc... dobra. Nie. Wow, od kiedy ja mogę skanować teren tutaj? Kiedyś nie mogłem tu skanować terenu. Ale nic ciekawego tutaj nie widzę. Wszystko już znalazłem, co było do znalezienia w tej okolicy. O, jest, ile misji pobocznych znowu. Ukryta prawda. TVN. Co ja bym chciał od życia? Słuchajcie. Wiem, co bym chciał. Chciałbym. Teraz będziemy mieć segment misji pobocznych, jak zwykle. A co za tym idzie, skoro zrobiliśmy misję główną, to czas przebrać Eve. Obiecałem sobie, że będę jej regularnie zmieniał strój, więc oto zmieniamy jej strój. You like what you see? Yep. Totally like what I see. Ktoś by powiedział, że mdłe, ale ja lubię takie rzeczy. Kluczyki. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, że mogę to zmieniać regularnie z perspektywy ustawień, ale... Dobra, chodźmy po misję w takim razie. You're the angel. You wouldn't know. You have ever. That's why you can continue with your mission with. I do always doubt my ability to handle missions on my own. But it's what has to be done. It's what I have to do. Znaczy, no, nie musiałabyś, gdyby nie to, że wymordowali ci cały team desantowy. That's right. Why are you talking like that? I'm a sinner. I abandoned my comrades to save my. Tak, tak. Jeśli chodzi o streamy, to totalnie staram się bawić tą grą, więc jak jest możliwość zrobienia czegoś pobocznego, to robię. Bo po prostu, no mega mi się gra. Superowa jest ta gra i pod kątem walki. I ma bardzo fajny humor, który jakby zabija nudę przy okazji tych misji pobocznych. Ale też ma takie misje i poboczne i główne, które potrafią być przejmujące. Tak jak na przykład ratowanie tej pani, tej śpiewaczki, jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Inni strażnicy zostali zabici w zakopanych ruinach. Udaje się tam, aby zapoznać prawdę. Spoko. Plus taki jest, że w tych ruinach, nie w ruinach, na pustyni mam cały obszar już zbadany, więc ewidentnie mogę po prostu łazić, teleportując się z punktu w punkt i robić tę misję bez problemu. Wreszcie misja od tego gościa, odkrytego od misiów. Jade? I'm sorry. Really. I'm so sorry. I don't know who Jade is. But please, tell me more. Tell me more. Who are you? What kind of person are you to try offering me? I'm Eve, an airborne squad member. Although that doesn't mean much right now. To prawda, bo zostałaś tylko ty. Angel. And now I'm being offered help by an. Czemu ludzie nie lubią aniołów? Dalej tego nie rozumiem.
W sensie, no czytałem jakieś notatki, które mi trochę sugerują, ale chciałbym to wiedzieć lepiej. Gdy niebo spadło, co, kurczak mały? Ten mały błąd. Oglądaliście? Kurczak mały. Jest śmieszna bajka. Ale no, taka bajka Disneya, która jest jedną z najbardziej hejtowanych chyba możliwe. No bo była paskudna, no. W sensie, animacja tam była okropna i te postacie były paskudne i teksty niektóre były... No ja lubię takie tandetne rzeczy. Jeśli chodzi o kreskówki, to tandeta jest lepsza nawet niż taka powaga. Buying the same kind of teddy bears from the scavengers out here, but it's all been for nothing. Do you see this? It's all over now. It's all my fault. The Great Desert. Now that you mention it, I think I came across a teddy bear once. At Matrix, nie pamiętam, ale możliwe. Hide out in the Great Desert. Maybe I can check. There's no point. I can't moja tell kara. If it's a punishment. Nie lubię takich ludzi. Jak już traktujesz coś, jak już traktujesz różne rzeczy jako sygnały od życia, od świata, od Boga, od czegokolwiek, no to jeśli karą dla ciebie jest, że taki miś się zgubił, w sensie, że coś tam straciłeś i uważasz to za karę, to jeśli ktoś ci sugeruje, że ci pomoże i istnieje szansa na to, że to odzyskasz, no to może kara dobiegła końca. Może to też uznaj za znak. Czemu ludzie tak lubią myśleć o wszystkim, co złe, a jak już przychodzi coś dobrego, to mają to gdzieś. To jest bardzo częste w ogóle podejście, że tak lubią się biczować. To jest straszne. Nie powinno tak być. Ale już treasure... A, dobra. Czyli to tutaj jest ten gość, tak? Misja. Może byś mi nagrodę dało ogniwo, bo nie wiem, przydałoby mi się. For the 10th time, I'm not selling anything to you. Wait a second. Yeah, that's right. You're an angel. Why didn't I think of that before? Because fuck you, that's why. Do you know what's most important in this blasted city? Pieniądze. Resources. Yes. Resources. People like us don't dare siphon off energy from the city. The only way for us to do that would be to find... And the point is? There's an old distribution system in the Great Desert. Anyway, it's not a place us folks can simply waltz into. Okay. One wrong move. Dobrze. But something's definitely there. An energy source, Angel. Jakby to było hiperogniwo, to bym na pewno ci go nie oddał. Mógłbym. You help me, I help you, and we help Zion. All good. Looks to me like you're the only one coming out. Totalnie tak, ja bym mu nie oddawał tego, szczerze mówiąc. Weźmy dla siebie. It's not a half bad idea to go there. Tak, ale weźmy to ogniwo dla siebie. Na cholerę masz oddawać to jakiemuś ziomeczkowi, który prawdopodobnie to sprzeda przypadkowym najemnikom i zaraz znowu będzie trzeba to odzyskiwać. Czy to Kaja? Kaja, czy ty masz dla mnie misję? Kaja, uwielbiam cię. Kaja, rozmawiaj ze mną. Kaja, chodź. Kaja. Kaja? Oh, Angel. I'm sorry. I was just thinking about my sister. I hope she comes back soon. I'm tired of... No nawet nie chodzi mi o jej wygląd, ale ona ma taki głosik. Jest taka malutka i drobna. Ja wiem, że to jest efekt halo i możesz się okazać, że zaraz okaże się zła. Ale ona jest taka słodka, no nie mogę. O, masz coś nowego dla mnie? Ja mam z tobą poziom trzeci, to nie muszę kupować na siłę, no. Angel? What's the matter? Don't be shy, you can tell me. Well, thing is... Obviously, I'm just grateful you visit my shop. But I have a favor to ask. Go ahead. So, I know that retrieving that trunk was dangerous enough. But then, this next job might be even... Nie ma problemu. Może wreszcie coś mi sprawi problem w tej grze. Isn't that right? Yes. My sister and I were exploring the northern region of the Great Desert. A scary monster ambushed us. We ran away and then we got separated. Okay. I ran through the desert and headed straight back to Zion.
Mm-hmm. After that day, Captain Mann forbade us from ever going back to the Great Desert again. Angel, I'm telling you, my sister is alive. Trzymam kciuki. She's just lost, that's all. Ale jak się okaże, że nie she żyje, just needs someone to help her find her to ja nie wiem, czy ja się zbiorę na siłach, żeby ci to powiedzieć. Jak ty się rozpłaczesz, to ja też się rozpłaczę, przyrzekam. Yes, I'll totally do it. Fine. You said the northern region of the Great Desert, right? Yes, Angel. I'll be able to see my ja się cieszę, że w razie czego to If będzie mówiła te rzeczy. Także If, jak coś, to ty przekazujesz złe wieści. Totalnie ty. Dobra, co tu jest jeszcze do zebrania? A to co się dzieje? Aha, mam jakąś misję do oddania. Dobrze, i tak mogę tu iść. Tablica ogłoszeń, tak? Spoko. Raczej powinienem tam trafić bez problemu, ale zaznaczę sobie. Może będzie trzeci poziom zagadki logicznej. No ten drugi mnie prawie wykończył, ale co mi tam. Teraz już działa ten automat. Daj mi puszkę. Nie. Ten automat kiedyś zadziała. Ty chcesz ze mną pogadać? And now, here you are. We must have some sort of connection. What do you want? Bo co, bo przyszedłem tutaj do tablicy ogłoszeń, gdzie nice, wszyscy przychodzą? It's called a guard turret. I'm trying to restore it. You want me to help you fix such a dangerous weapon? Are you serious? Why not? W razie czego to ją zniszczę. Mało takich zniszczyłem? If it's in the hands of the enemy, but if it's in the right hands, wouldn't it help defend Zion? Of course it's the Sentinels who really need this. And as for you, I'm going to offer you a deal you can't refuse. Dawaj. Can't refuse. Says who? No need to play hard to get. This will help the citizens, agreed? And you might have second thoughts if I offered this rare body core as a reward. What? Where did you? Easy now. You know how this works. If you travel far enough out into the Great Desert, you'll find something very dangerous. A jak wszędzie na tej pustyni. That got out of control. Destroy it. O nie, ja wiem gdzie. Ja wiem gdzie, tam gdzie zginąłem na poprzednim streamie 16 razy. Fine. But it's for the people of Zion. I have no interest in your finances. Deal. This is a win for the both of us. Ja totalnie nie umiem sobie radzić z tymi wieżyczkami. Ja nie wiem jak to się robi. Nie mam pojęcia. Good to see you, Angel. Hello. Roxanne. Ja nie wiem, czy to dlatego, że ona ma imię jak... Dlatego, że ona ma imię jak kobieta do towarzystwa? Czy dlatego, że widziałem dużo... Znaczy, przeglądając treści redditowe na temat różnych gier, trafiałem często na postacie tego typu, jak na przykład Viper z Valoranta, czy Witch Doctor z The Darkest Dungeon. No, w bardzo takich wersjach roznegliżowanych i nie mogłem wyjść z podziwu, że ludzie właśnie te postacie wybierają sobie na zastosowanie do zasady 34 internetu. Ja jestem przekonany, że w niej widzę coś podobnego. I dlatego też no, mają one z If jakiś taki vibe, że martwię się o tą relację. Frank powinien był już dawno wrócić. Może tylko jeden powód, dlaczego złomiarz, który udał się na wielką pustynię, nie wraca. Pewnie darował go Native'a. Potrzebuje kogoś, kto będzie przedmioty, które poświęciłem Franka. Zapłacę dwa razy tyle. Dobrze. Tam, marudzisz. W ostatnim czasie czyhacze chowające się w piaskach często atakują złomiarzy. Men. Kapitan strażników ignorował nasze prośby o pomoc, tłumacząc, że nie ma wystarczająco dużo ludzi. Nie przekonało go to, że złomiarze przemieszczają wielką pustynię, by dostarczać zaopatrzenie strażnikom, nawet gdy jest niebezpiecznie. Szukamy kogoś, kto rozprawi się z czyhaczami. A, zabij 5 czyhaczy. Świetnie. Prosta robota. Kiedy przemierzałam pustkowia, w poszukiwaniu surowców natrafiłam na dziwne miejsce. Statek na samym środku pustkowia. Wiem gdzie. Wewnątrz znajdowało się sporo podejrzanie wyglądających kontenerów, z których jeden był zahasłowany. Wygląda na to, że ktoś zrobił sobie z niego miejsce na kryjówkę. Po wstępnym dochodzeniu odkryłam, że wyznawcy
zbierali się tam, aby się modlić. Religia w takich czasach? Rany. Po co marnować czas na modlitwę, skoro można go poświęcić na zbieranie złomu? A wy przypadkiem nie macie podobnego układu z tą matką sferą, co ludzie mają z Bogiem? Tak czy inaczej, potrzebne jest dalsze śledztwo. Jeśli znajdę jakiś specjalistę od kodów dostępu, powinien się temu przyjrzeć. Dobrze. Lekarstwo dla żony, masz. Co napisałeś? Przyniosłam lekarstwo na chorobę piaskową. Mam nadzieję, że pomoże twojej żonie. Spoko. Załatwiłem czaszki, że nie będzie więcej koszmarów. Dobrze. It was much harder finding the skulls than actually fighting them. Szczerze ci powiem, ni cholery nie pamiętam tej misji akurat. Nie mam pojęcia, o jakichś czaszkach mowa. Ty miałeś dla mnie misję, nie? There's a saying for the sentinel. Rest is also part of the mission. Angel, you look like you need some. A masz jakiś onsen w pobliżu? Co w artykuły? Twitch. Edzio gra. Ale ja też gram, to co ja poradzę, że Edzio gra, teraz streamuje. On pewnie streamuje Sea of Thieves, ja niestety nie oglądam Sea of Thieves. W ogóle nie lubię tej gry za bardzo, więc... Jakby Mkowski teraz streamował, to bym wszedł. Jeśli zjadę stąd, to zjadę. Czy to lepiej? To die like this, or become some Natiba's dinner on the journey to the Oasis. Hey, stop thinking so negatively. What's going on? Angel! What's the matter? Ale już się odwróciłaś wcześniej. Have you ever been in love? Czy tak trudno było ją zanimować, żeby się odwróciła później? Love? I was in love once. Along our journey, we were attacked by a Natiba. He was just trying to protect me, but his corpse it sunk into the depths of the oasis. A wiem gdzie. Tak, ja byłem. Ja byłem. Ja już widziałem to ciało. I left him there. No co mam? Czy ty oczekujesz ode mnie, że ja tam pójdę zwłoki wyciągnąć z wody? I couldn't do anything else but cry and cry. You do what anyone else does. Tak. Well, that's what I thought at the but what's the point in living? The memory stick might be damaged. It was in the water. It's all right. Even if I just had something to remember him by. Okay. I'll search near the oasis. Really? Nie ma problemu. Tylko przestań już gadać. I'll forever be in your debt. Nie bądź dłużna, tylko daj mi hajs. Guarantee that I'll be able to find him. Ja wiem, że ich nie pomaga dla pieniędzy, ale nie ukrywajmy, przydałby się hajs. Ukryta prawda, nie. Ja teraz lecę. A mogę budką telefoniczną się teleportować. No właśnie, czy jak się teleportuję tutaj, to czy mogę zmienić... A, mogę. Tu jest misja też. Dobra, no muszę iść jeszcze ją odebrać, no. I need to go back to Adam. Nie, tam... I'm too far from Adam. Eve, czy ty możesz mnie z łaski swojej słuchać? Ja mam w nosie Adama w tym momencie. Czy to znaczy, że nie dam się rady też teleportować na pustkowia? Dam. Dobrze, czyli na pustkowiach mogę być, ale już do starszego nie mogę pójść. Tutaj następuje fragment, w którym Cordian nie wie, że istnieje coś takiego jak wielka pustynia poza pustkowiami, także większość misji jest na tej wielkiej pustyni. Przewinę wam najbliższe 40 minut, bo to jest kręcenie się po planszy, po której po prostu nie ma misji, bo jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Potrzebuję bardziej zadziornych okularów. A, no i jeszcze przebrałem ich po drodze. Nie ma bardziej zadziornych okularów. To będą uprzejme w takim razie. Będziesz urocza. Mam wrażenie, że cię pogrubia ten strój, ale trudno. Chcę odzyskać moje czerwone włosy, proszę. I always I laid all I have
answer. Not bad. No słuchaj, no nie da się ukryć, no ale... Bywałem już w strojach, które bardziej eksponowały jej pośladki, aczkolwiek... nie sprawiały jednocześnie, że wyglądała... grubiej. Nie mówię, że wygląda źle, bo teraz się na mnie rzucą jakieś ogromne grupy ludzi. Po prostu uważam, że popsuło jej to trochę proporcje. W moim mniemaniu. Sam nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikt się nie obraził. I've been waiting for this. Are you ready to leave? Stary, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak dobrze ty myślisz o producentach i internautach zainteresowanych Hentai Games. Ale nie. W sensie, każdy może trafić do Hentai Games. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby... Czy to będzie człowiek, android, potwór z mackami, czy cokolwiek, to wszystko trafi do Hentai Games. I na strony typu Rule 34. Absolutnie nie ma tej wyjątku. O, jest i wielka pustynia! Dzięki, Mkowski, uratowałeś mi tyłek, bo bym łaził jak głupek. I burza piaskowa, no przecież! Też była część jednej misji, burza piaskowa. No to przyznam, że twórcy mnie zrobili w ciula, bo ja jestem taką osobą, która zawsze jak ma misje poboczne, to wszystkie robi co do jednej. I bym się kręcił po tej pustyni, gdyby nie ty. Ah, damn it. Looks like the engine was damaged from all the sand. We'll have to walk from here. Słabo sobie radzicie na pustyni. Musicie się uczyć od Duny. No problem. Please support me with the drone. Lisan Al-Gaib. Czy jakoś tak. Nie oglądałem tego filmu. Don't you worry. Even seasoned scavengers get lost in the great desert. But we have a map now, so that isn't going to happen to us. No. Okej. Okay. Mogę tu robić misje poboczne. Idziemy. Nie wiem, zrobię to jakoś. Zobaczymy w jakiej kolejności, ale idziemy tam. Ej, ta pustynia naprawdę jest ogromna. Czy ja będę miał tu jakiś pojazd do poruszania się po niej? Dobrze, że ona zaczyna szybciej biegać. Czy w tej grze jest potem pojazd, powiedz mi? Chcę wiedzieć. Ale tam jest coś fajne, wielkie. Chcę tam iść. Chcę to zabić. O, nie mam punktów. Myślisz, że nie pamiętam twoich ataków, gościu? O! No może nie pamiętam. Tak. No i przez was uciekł mi potworek do zabicia. Dobra, idziemy do misji. O, tu jesteś. Chodź, chcę z tobą powalczyć. Czy ty mnie zabijesz, Nahita? Matko, ale jesteś fajny. Ty masz rękę na głowie. Wow. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Takie tempo. Jeszcze raz. Wow. Ajajaj, no pamiętałem to tempo. Jeszcze raz.
Widzę, że się nie przejmujesz za bardzo moim uderzaniem. Powiem ci, Wilgax, zupełnie szczerze, te cyfry zupełnie nic mi nie mówią. Ja nawet przez chwilę nie interesuję się zupełnie moimi statystykami na przykład, nie? Jak mogę ulepszyć miecz, to go ulepszam i tam widzę, że mam chyba teraz 770 ataku. Ale te liczby nic mi nie mówią w tej grze, zupełnie. Ta taka diablo-podobna mechanika, gdzie się w głowie liczy wszystkie rzeczy. Rynkojad został pokonany przez Gentler. O, serio? A tak, trzeba patrzeć na skrzynki w wyciarze. Wszystko tu ma jakoś dużo życia. Chodź tutaj. Coś za łatwo ci się umarło, powiem ci. What the f... Okej. Obejmiesz, obejmiesz. Błagam, żeby tutaj nie trzeba było aktywować wieży. Trzeba aktywować wieżę, prawda? There are definitely issues with this camp as well. Dobrze rozumiem. Wieża słoneczna, no wiem, no. Seems as though there's a problem with the power supply. The trouble is that the solar tower is in the middle of that giant sandstorm. No dobra, słuchajcie, no to jest ten moment, kiedy będzie trzeba zacząć wreszcie używać przedmiotów jednorazowych. To będzie pierwszy raz, kiedy użyję przedmiotów jednorazowych. Maybe some of them will cooperate. Okay. Co? This must be it. Okay, let's jump in, shall we? Whoa! Zajebiste. Uwielbiam utylizowanie po prostu każdej mechaniki, którą ta gra posiada. Naprawdę, świetne to jest. Ajaj. Świetne to jest. Czy ja mogę strzelać jeżdżąc? Szkoda. Ajajaj. Dobrze, że podskoczyłem. Like it was destroyed during the colony extinction. Not to mention there isn't half as much cargo as I expected. Mega. To było świetne. I'll take a look around. Oh, is this a fusion cell? It is an old fusion cell. What a surprise. No, w randomowej skrzynce. Is it intact? Oh, it's a little beat up, but we can still use it. Nie no, przecież miałem go oddać temu randomowemu złomierzowi, który na pewno wykorzysta go w dobrych celach. Wyglądał na spoko ziomka. No, a te rzeczy to co? O, ziomek. No, no i patrz w jego stronę. Patrz w jego stronę, dobrze. Dobrze sobie poradziłeś. Agencja kosmiczna w przestworzach. Systemy hiperciągu gwarantuje najszybciej, najbezpieczniej. Czy to nie szalone? Czołgałem się całą drogę tutaj, żeby zdobyć trochę danych i po prostu umrzeć. Cedric, nie powinienem był słuchać tej
gadaninę o skarbie. No, tego też nie odpalę oczywiście. Ciekawe, czy ta gra będzie na innych konsolach, ewentualnie skurzy się na PS5. Wiesz co, no, znając życie, to się pojawi na innych konsolach. Platinum Games robiło tę grę, zawsze mylę to studio z Nier Automatą. W każdym razie, azjatyckie studia raczej nie robią ekskluzywów na stałe. Więc myślę, że prędzej czy później się pojawi na PC-tach. Czy na Xboxach, to nie wiem. To już zależy od PlayStation. Obawiam się, że przy tym, jakie ta gra zbiera oceny pozytywne, to PlayStation będzie chciało ją sobie zachować na wyłączność. Wow, tego nie robiłeś wcześniej, to fajne było. O, trzeci atak, o, okej. Okay. Ginie, on wybuchnie, nie, Eve! Ten coś z... Wow. Dobra, odnawiaj trochę HP, przyda się. No patrząc na to, ile tu jest przeciwników. To mogę nie przeżyć. No strasznie dużo. No ale tak to jest z tymi atakami, które są takim typowym kamikadze. Matko, ale ta pustynia jest wielka. Jak się znaleźć tam? Chyba tędy. To rozumiem, są oznaczone ładunki. O, ktoś to wysadził. Wybuchowe. Wow! Aha! Teraz już wiem, kto to wysadził. Dziwną detektywę, ja wolałbym kupować lepsze broń, ewentualnie odnaleźć. Wiesz co, to byłaby fajna taktyka, gdyby nie to, że tutaj tak masz tylko jedną broń i ją ulepszasz. A te ogniwa ulepszające główną broń są zazwyczaj w misjach fabularnych. Więc no, mógłbyś teoretycznie przejść najpierw główny wątek. Ale ja na przykład się zawsze źle czuję z przechodzeniem głównego wątku, nie mając zrobionych wszystkich misji pobocznych. Więc zawsze najpierw te misje poboczne staram się ograć. Człowiek, wróg, gold. Tam coś jest? W ścianie? Dobra, potrzebuję tego. Ach, to było poszło łatwiej niż my. Duży! O ty dziadu. Szlak. Nie wiedziałem, że ty jeszcze jesteś w stanie czymś rzucić. Nie, umrę. Przeżyłem. Chyba będzie trzeba znaleźć jakieś healowanie, słuchajcie. Bo mi się oficjalnie skończyły potki wszystkie.
No jak spotkam jeszcze jednego tego ciężkiego gościa, to nie dam mu rady, no bo jeszcze nie umiem tego robić tak, żeby go zabić bez straty HP. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Może mi wyleczy cały pasek, co? Nieźle. Poszło nieźle. Ja mu prawie życia nie dodałem. Dobra, słuchajcie, o! Co to? A, ty! Serio? Dwa i trzy. Dobrze rozumiem? Tylko czy są to takie liczby? Jest trójka. 12. Jest dwójka. Tak, mam. Tylko nie korzystam z niej, jakoś zapominam. A powinienem, wiem, w takich sytuacjach szczególnie. Ale jakoś zawsze widzę typa z daleka i zaczynam do niego raszować z automatu, żeby mu zadać jak najwięcej obrażeń. Ale masz rację, że powinienem tego używać. Tylko tutaj... A jest dwunastka, dobra. Locked. Pomyliłem się? A, coś... A, bo ja w ogóle nie postawiłem na trzynastce. A, ja zabrałem z trzynastki... Hit. Cordy, dobry jesteś. Dobry gracz z ciebie. Zabrałem z trzynastki na dwunastkę. Hit. Nie korzystam na przykład z tych podskoku. A widzisz, Behemoth Black. Oj, to jest fajna puszka. Ja muszę kiedyś, ja to powtarzam bardzo często, ale muszę kiedyś się zatrzymać przy tym automacie z puszkami i po prostu poczytać sobie opisy, bo ja czuję, że to jest prawdziwe złoto. A jeszcze nie przyswoiłem tych kombinacji. A widzisz, co komu leży, no. To nie jest nawet kwestia tego, czy coś jest bardziej, czy mniej użyteczne. Po prostu o niektórych rzeczach jeden lepiej pamięta, o niektórych mniej, nie? Tak w moim odczuciu to wygląda. Człowiek. Żony i dzieci, proszę, proszę. O, fuck. To jest wózek. Wow, wieżyczka! Serio? Z tak daleka do mnie strzelasz? Dobra, to muszę się ustawić tu. I najpierw zabić sentineli. Chodź. No przecież dobrze pamiętam ten atak. Dlaczego ja to tak zepsułem? Serio, wszystko mnie trafiło. Nie wierzę w to. No, jeden.
No chodź. Nie pójdę do tej wieżyczki, chodź do mnie. Głęboki wdech. O. To jest zawsze tak, że ja na swoich podkach przeżywam pół godzinki, a potem nagle na ostatnim tchnieniem potrafię zabić wszystkich przeciwników na mapie. Że już się nie mam czym wyleczyć, ta wieżyczka mnie zabije jednym tchnieniem. Jeszcze raz. Tani trik, ale działa. Jak to się zgłupie i działa, to nie jest głupie, jak to się mówi, nie? Przeciwnik. Nie? Dobra, okej. Cztery. To znaczy ilość wózków, którą ja muszę tu przytaszczyć? 6. Nie, to są nieprzesuwalne, żółte są przesuwalne. 4, 6, 7. Okej. Tutaj był jeden z wózków, to od razu go wezmę i przestawię tutaj. Ja strzelam, że te stojaczki, one mają jakieś przypisane wartości, z których będę musiał skorzystać. Dobra, wskazówka. Nie potrzebuję wskazówki, no długo walczyłem, uspokójcie się. To ma wartość 4. To ma wartość 3. Aha, czyli żeby zrobić 7, to muszę mieć faktycznie dwa wózki. Są skrzynie. A, dobra, to się otworzy. Tak. To się otworzy dopiero jak będę miał już komplet. Są dwa wózki. Jakbym się pospieszył, to bym zginął. Świetnie. Naprawdę? Masz problem z wepchnięciem tego wózka? Robisz takie ewolucje, a nie masz siły popchnąć wózka? 7. Nie wiem, co się stanie z tym streamem, ale biorąc pod uwagę, jak długo jeszcze zajmie nam zrobienie tego... Gdzie jest strój kąpielowy? Dokładnie tak. To równie dobrze można przynajmniej mieć jakieś walory estetyczne z tego. Nie wiem, czy wy widzicie, co się dzieje, ale... Heaven Milk Tea. Znalezienie tych wszystkich puszek to też jest kurde zadanie dla masochistów. Ktoś musi być naprawdę zdesperowany, żeby dostać ten strój, żeby się podjąć tego karkołomnego zadania. Ta broń! Dobra, wstańmy z pompy.
Ja myślałem, że mam wybrany shotgun. Shotgun by go zabił. Nie no, ale to jest fajne, że w tej grze mimo tego, tak samo było w Sekiro, że mimo tego, że nie ma tutaj jakiegoś zdobywania umiejętności czy podnoszenia skilla postaci, jeśli chodzi o zadawane obrażenia, no bo nie oszukujmy się, to te ulepszenia, które tu są, nie robią jakiejś większej różnicy. Różnicę robi to, że człowiek się uczy walczyć w trakcie. Uczysz się używać umiejętności, zapamiętujesz to, jak walczą przeciwnicy. To wszystko składa się na taki obraz, w którym jesteś w stanie sobie coraz lepiej radzić. I to jest wspaniałe w tej grze. Naprawdę jest to świetnie zrealizowane. Szczególnie, że, tak jak mówię, no jest to gra typu slasher. Nie jest to mechanika typowo... No dlaczego nie mogę przeskoczyć górą? Jeszcze powiedzcie mi, że tu utknąłem właśnie. Bo chciałem się wycwanić, teraz utknąłem. Dobra. Zbugowałem grę drugi raz i już działa. I'm getting an abnormal amount of sparks. Could this be Anitiba's doing? For the sake of the fallen sentinels, I will find it. Zaczynam wątpić, czy to był dobry pomysł, żebym tu był. Serio. O. Oh. Ale nie ten przycisk. God damn it. Dobra, słuchajcie, ja muszę wrócić jednak po... O! Nie mam już... Nie mam już tych BK? Ups.